Siemanko, z tej strony Kamil i zapraszam was do obejrzenia kolejnego materiału. Dzisiaj sobie zagramy w podbój. Na mapce, to jest mapka, jak ona się nazywa, Kryptonim Młot. Jest to ona z najnowszego dodatku Ostateczna Rozgrywka. Jest to mapka śnieżna, jak widać. I co w tym dodatku dostaniemy? Oprócz tej mapki zostaniemy jeszcze trzy inne. Oczywiście. Jakie tam jeszcze znajdziemy? Olbrzymy Carelli, Hangar 21 i Operacja Zamieć. To jest oczywiście Kryptonim Młot. Tutaj, jak widzicie, jest czołg, ten poduszkowiec, jak on się tam nazywał. Lewkow. Strzałk Lewkow. Co tam jeszcze dostaniemy? To zdalnie sterowany minigun. Nie wiem, jak to nazwać. It's the Art Sitter. Jeszcze. Oczywiście skutery śnieżne do transportu. Kłady też również są. I jakieś coś jeszcze chyba było. Działo kinetyczne. Roche MK. Dziś. MK1, sorry. I co tam jeszcze mamy? Dostaniemy nowe zadania oczywiście. Jakie to zadania? Tutaj będą się pojawiać ikonki. Pierwsze zadanie, dezinformacja. I do każdego zadania jest wymagane jest są trzy elementy, plus jeszcze takie dwa lub trzy inne. Na początek, do każdego zadania musimy mieć 10 level. Zagranie na mapach z Ostatecznej Rozgrywki i dodatek Ostateczna Rozgrywka. Nie wiem, po co aż trzy. Dobra, mniejsza z tym. I co tam jeszcze jest do tego zadania. Zadanie się nazywa Dezinformacja. A jakie wymagania są, żeby zyskać nagrodę? Oprócz tych trzech, co wymieniam, nie będę przy każdym wymieniał. Potrzebne jest tak użycie 10 granatów błyskowo-hukowych i zabicie trzech wrogów w walce wręcz. Za to dostaniemy wabik. Jak ten wabik działa? Po prostu wyświetla błędne informacje, że na przykład jeżeli go użyjemy, to przeciwnik widzi, że tam jest, że tam ktoś jest z naszej drużyny, a tak naprawdę go nie ma, nie? Następne zadanie, widzę cię, wymagania nagrody. To tam jest, dwa razy zdobądź baretka dostrzeżenia i zabij 20 wrogów przy pomocy karabinów wyborowych lub karabinków. No. Nagroda jest wykrywacz celów. Nie wiem, co to jest dokładnie. Jeszcze tego nie odblokowałem, nawet nie próbowałem. No coś mi się wydaje, że to automatycznie oznacza cele, bo to jest gadżet dla snajpera. Kolejne zadanie, Eksterminator z XD1. Co tam, jakie jest wymagania? Zabij 30 wrogów przy pomocy XD1 i pokonaj dystans 3 km przy pomocy XD1 Asyter. Czyli to zdalnie sterowany minigun latający. A co dostajemy za to? Blaszkę z XD1. Kolejne zadanie, sadysta na skuterze. Zabij 10 wrogów przejeżdżających skuterem śnieżnym. To jest proste. I spędź 5 minut w powietrzu na skuterze śnieżnym. Nie wiem, ile już to odblokowałem. Mało na pewno. Bo ta runda, co widzicie, powiem wam, tak już spoilerując trochę, że jej nie skończę, bo wywali cały serwer przed końcem. Nic nie będzie zaliczone. Miałem bardzo ładny wynik tutaj. Kolejny. Propagator poduszkowych czołgów. Co tam mamy zrobić? Zniszcz 15 pojazdów przy pomocy HT-95 Lewkow.
i spędź 10 minut w czołgu HT-55 Lewko do odblokowania blaszka. Kolejne zadanie. Krwawa łaźnia z karabinem kinetycznym. Wymagania. Zniżyć 10 pojazdów przy pomocy Roche MK1. Zabić 25 wrogów przy pomocy Roche MK1. Blaszka do odblokowania Roche MK1. Kolejne. Zmechanizowana masakra. Zabij 25 wrogów przy pomocy szipunów 42. Z 5 minut w powietrzu w kapsule. No, jest na mapce bodajże Hangar 21. Czy takie specjalne kapsuły do wyszczeliwania ludzi. Na tej mapce akurat tego nie widziałem. Może też jest. Kolejne zadanie. Frostbite. A co za ten zmechanizowany masakres? Dostajemy kamuflaż tundrę. Zobaczycie tutaj gdzieś na obrazku go. Albo i nie. Zobaczymy. I kolejne zadanie Frostbite. Co trzeba zrobić? Graj 10 godzin przez ostateczną rozgrywkę i wygraj po 10 rund na każdej z map. No i za to dostajemy również kamuflaż Frostbite. Chyba tyle o tym wszystkim. Poza tym jest jeszcze zadanie na Fantoma, na widmo, w której trzymamy łuk. Tam o łuku możecie więcej posłuchać na kanale Magika. Tutaj widzieliście, jaki ładny strzał mi się udał. Możecie obejrzeć na kanale Magika, on się tam ładnie opowiedział o tym łuku. Co jakiś, z czym się je, ja nie będę się z tym rozgłębiał. Bo to nie moja działka. Dobra, co tu jeszcze możemy powiedzieć? Chyba nic takiego ciekawego. No, przyleciał nade mną. A tutaj mógłbym troszkę inaczej to zrobić. Ale zajebisty koleś ma emblemat. Tutaj miał być komentarz na żywo, ale niestety się nie udało, bo mi się dźwięk nie nagrał. Znaczy, wszystko ładnie się nagrało, tylko nie mój głos. Tu się chyba samoloty zdarzyły. Tego co widziałem. Materiał miał prawie pół godziny, 20 chyba 8 minut, ale go skróciłem. Te jazdy i te takie brele. Powiem wam, że naprawdę trudno znaleźć kogokolwiek. Coraz mniej ludzi gra w Battlefielda niestety. A tutaj bardzo mi się przyjemnie grało. No to co w poprzednim materiale na dominacji na normalu, co musiałem wywalić po magazynku w każdą osobę. I dostawałem nie wiadomo skąd. Aczkolwiek był zdziwiony. Ze względu pewnie się przyzwyczaiłem na brak minimapy i grałem bez tłumnika. Kurde, owiec snajpera. Tutaj powiem wam, że całe te wzgórza naokoło tej mapy były obstawione przez snajperów. Czy to z naszej drużyny, czy nie, czy z innej. W jednym momencie to kurde leżeli we czterech chyba, czy pięciu, nawet trzech naszych i dwóch przeciwników pomiędzy nimi. To śmiesznie wyglądało. A to wyciąłem, bo to się zamieniłem z kolesiem nawzajem. Widziałem, akurat było dużo jazdy wtedy. To było bardzo dobrze. Ktoś myślał, jeden ze snajperów, i namierzał wszystkie pojazdy, co tam było. Było ładne uproszczenie dla mnie. Szkoda, że tak mało ludzi gra na hardkorze. To jest, powiem wam, że jest... Nie wiem. Forever się ostatnio ze mną kłócił. Wczoraj bodajże, że hardcore umiera i chyba ma rację. Ale kurde, powiem wam, tutaj na hardkorze gra się dużo przyjemniej. Nie wiem dlaczego, czy to jest tylko moje zdanie, czy innych, ale mi się tutaj naprawdę lepiej gra. Dużo lepiej. I
tutaj używałem tych trzech, nie pamiętam czego. Wiem, że na drugiej broni używałem pocisku TOW, a pierwszej tych chyba tych granatów 6 coś tam. Czy dobrze mówię? Nie wiem. Nie pamiętam w tej chwili. Dobra, podreperowałem się troszkę autko i mógłbym tutaj troszkę kamuflaż zmienić na biały, ale dobra. Tutaj się zaklinowałem na kamieniach, nie wiem dlaczego nie mogę tam dalej przejechać. Bariery rozwalone. Tutaj coś magik wspominał to chyba w wczorajszym materiale o szóstym DLC, że coś pod koniec tego Battlefestu, co teraz mamy, otrzymamy jakieś niespodziankę czy coś. Mam nadzieję, że to będzie to, co on mówił, że że to będzie szósty jednak ten dodatek, którego by się bardzo, bardzo cieszył. Tutaj nie wiem, koleś nieśmiertelny tyle pocisków, pół magazynka dostał pod nogi. No i tutaj mi się amunicja skończyła, nie miałem z czym strzelać. No patrzcie, następny, też go nie mogłem zabić. No, w dwóch drzwiach, a jednego tylko zabiłem. No, tu mi się skończyła. Nie wiem, dlaczego ich tam nie mogłem pozabijać. No i tutaj mnie kolega naprawia. Dzięki ci bardzo, kolego. Ty prawie swojego chyba zabiłem. Ty praktycznie gram cały czas na termowizji. Jestem bardzo przyzwyczajony do niej. Ciężko mi cokolwiek dostrzec bez niej, ale niektórzy narzekają strasznie na termowizję, bo ja nic nie widzę. Ale wystarczy włączyć i wyłączyć, tak na chwilkę, żeby zobaczyć, czy ktoś jest, czy nie. I tyle, a nie jak niektórzy cały czas siedzą na tej termowizji, nie wiem po co. Też dużo czasu spędzam, ale jak coś mi się zaczyna rozmywać, to ją wyłączam, chociaż na chwilkę. Jeden zabity, jeszcze jeden został. Tutaj będę musiał chyba podjechać, jak pamiętam. Nie wiem, gdzie ta rakieta poleciała. I bardzo frustrującym błędem, co tutaj ostatnio zauważyłem grając na dominacjach czy deathmatchach, że w momencie, gdy wyrzucam granat i zginę, granat znika. Wcześniej to nie było takie... kurde, słowa mi brakuje, pospolite, czy kurde, często powtarzające się, a teraz jest coraz bardziej, nie wiem dlaczego to, tak to jest. Jak coś naprawię, to i coś spieprzę, to jak to zawsze jest. Więc dużo tam nie mogę powiedzieć o tych mapach, bo grałem tutaj w dzisiejszym dniu. Niewiele, we wczorajszym tak samo. Zresztą w sumie późno mi się ta gra ściągnęła. Znaczy aktualizacja mi się ściągnęła około 11, a około 4 dopiero zacząłem ściągać. Zacząłem ściągać sam dodatek, bo wcześniej go nie było, przynajmniej nie widziałem. Ale tutaj drugi helikopter ściągnięty przy pomocy srawa w jednej rundzie. Bardzo udało. Miał chyba też okazję ściągnąć trzeci, ale minimalnie chybiłem, więc wyszło jak wyszło. Tak, trzeba przejść w ślady. Coś jechało? Tak, ten chciał przejechać kolega. I tam dodatek. Dodatkiem, kurczę, zapomniałem, coś miałem powiedzieć wam, ale coś wypadłem z wątku. Z
modele całkiem dokładnie wykonane, są nawet te plakietki z numerami drzewa. No, coś mu nie wyszło. Bieg jest z drugiej strony. No to nasz czołg. Kurde, już straciłem wątek. Miałem coś o czymś powiedzieć, a straciłem wątek. A. No, że dość późno mi się zobaczyłem, że jest i dość długo mi się ściągał ten dodatek. Czyli bodajże koło 6 dopiero. Miałem dostęp już do gry i próbowałem coś tam nagrać, pograć z chat playerem, ale nie szło. Szło się tylko nabawić nerwicy. Nic poza tym. Więc jeżeli Marcin coś nagra, to sam powie o tym. Jeżeli przed tym obejrzy mój filmik. O, i znowu od snajpera dostałem. Więc czekajcie, bo tutaj muszę zobaczyć. Już praktycznie końcówka, więc nie pozostaje mi nic innego, jak się pożegnać. Więc jeżeli filmik się podobał, dawajcie lajki, komentujcie, co byście zmienili, co nie. Coś jeszcze? Chyba tyle. Więc jeżeli jesteście pierwszy raz, zasubskrybujcie kanał. Więc na razie, cześć, trzymajcie się.